tam kupujesz dwie wersje plecaka albo tą taką taką everyday albo tą taką fotograficzną, w której dostajesz tego Cuba do środka. No i oczywiście za to musisz sobie dopłacić, no i wtedy cena tego plecaka robi się znacznie większa, więc no wiesz, jakby z biznesowego punktu widzenia fajnie sobie to rozkminili, ale dla takiego dla konsumenta no to to już nie jest fajne, nie? Nawet widziałem jakiś taki film gościa, który miał trzy telefony, w sensie to był iPhone, Samsung i Google i zasłonił w sensie tą górną część tych aparatów i w sumie jak Działałeś tą dolną, to nie byłbyś w stanie powiedzieć, który jest który z której firmy. nie? Mogłeś właśnie zabrać ze sobą, już mogłeś coś w takiego bardziej pokręcić, więc to dało jakby ludziom strasznie dużo możliwości, nie? I też, czyli znaczy zrewolucjoniz zre nie zrewolucjonizowało, ale dało też taki boost dla branży filmów dla dorosłych. I to był właśnie camcorder od Sony. I tutaj wracamy do 2024 roku i dostajemy camcordery, które są totalnie zbustowane, nie? No też nie należą do najtańszych, bo to jest pułap 15-20 tysięcy, zależy który model. No i ja mam takie mieszane uczucie, że to jest bardzo już taki niszowy produkt. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witaj Rafale. Cześć, dzień dobry, miło Cię widzieć i słyszeć. Co tam u Ciebie ciekawego się działo przez ten tydzień, odkąd się nie widzieliśmy? No, można powiedzieć, że ten tydzień był interesujący pod kątem na przykład fotograficzno-filmowym z punktu widzenia, kiedy nagrywamy wczoraj w sobotę, wybrałem się na taki fotospacer, który Fotoforma organizowała i byłem taki, w takiej formie trochę innej niż wszyscy uczestnicy, bo miałem zamiar po prostu uwiecznić, nagrać jakieś, wiesz, birole, przybitki i coś takiego. To był mój zamysł. Tam było, nie wiem, może więcej niż 12 osób, plus organizator i plus ktoś z Fotoformy, więc trzygodzinny e, taki spacer. No wczorajszy dzień był mocny, bo 31 stopni w cieniu, więc Godzinowo to też tak było trochę jak na street, to bym powiedział ciężkie warunki, no bo od 10 mm -hmm. do 1, no to jednak bardzo to trudne, szczególnie już tam po 12, no to już wiadomo, że musisz tak. szukać mocnego cienia albo ten, ten kontrast jest za duży, żeby sobie podziałać, ale uczestnicy mogli sobie bez problemu akurat wypożyczyć na to wydarzenie obiektywy od Tamrona, bo główna osoba w której, o której mowa, czyli Mustache Lens, współpracuje z Tamronem, więc akurat miał tam dla uczestników Tamrony. Bez, wiesz, tak po prostu na te trzy godziny mogli sobie wyjść i porobić foty. Zorganizował modelkę i powiedziałbym, że ta modelka no chyba w większości czasu zrobiła tam dla tych osób robotę, nie? Ja oceniam to jako pozytywne doświadczenie. No nie, z tego co tak opowiadasz to, to wydaje się to bardzo przyjemne W sensie, że cały ten, ten, ten evencik Bardzo ciekawie brzmi Aczkolwiek no faktycznie ta godzina No to bym to przesunął gdzieś tak na jakieś Takie mocniejsze popołudnie, nie? Że to by było jakoś tak może bardziej spoko Aczkolwiek rozumiem, że tam jakoś Godzinowo musiało się to spiąć, tak? W sensie z wypożyczalnią czy coś? Czy... No tak, no bo sklep startuje od dziesiątej Więc jak tak się dogadali mm. No to od dziesiątej dopiero mogli, wiesz Wystartować, nie wiem do której w sobotę jest otwarty, czy to jest 15, czy trochę późno, więc też popołudniowe godziny w sobotę akurat. No, myślę, że musiałoby być to trochę inaczej zorganizowane, tak po prostu. Większe zaufanie, mhm. może to pierwszy raz, może właśnie jakoś tu chcieli to inaczej posprawdzać, zobaczyć, jak to jest. No, wszystkie sloty się nie wyprzedały, bo tu trzeba pamiętać, że ten fotospacer był od strony fotoformy płatny. Niedużo, bo tam. 49 zł, jeśli się nie mylę. Więc myślę, że jak za 3 godziny spacer to całkiem spoko. Wiesz, nie, za, nie masz modelki, idziesz, możesz pogadać z innymi ludźmi. W sumie w takich fotospacerach takich organizowanych, to wiesz, nie tylko z tą osobą, dla której przyszedłeś jesteś w stanie pogadać, ale jesteś w stanie z ludźmi pogadać. W tym wypadku kilka osób mnie mm -hmm. skojarzyło, to też coś nam zagadali. To wiesz, też trochę odciążyłem, można powiedzieć, główną osobę zainteresowaną. Z pytaniami i tak dalej, więc, no wiesz, można sobie porozmawiać na różne tematy związane właśnie z dziedziną fotografii czy sprzętową. Tak. Tak, to, to jest taka bardzo. właśnie też tak sobie o tym pomyślałem, że to niekoniecznie płacisz tylko i wyłącznie za spacer, ale za cały ten anturaż. I no, jakbyś miał za pięć dych wynająć sobie modelkę i, i samemu jakoś potestować, to wydaje mi się, żebyś tego nie ogarnął. A tu jesteś w stanie, wiesz, pofoczyć z modelką i właśnie tak jak mówisz, troszeczkę gdzieś pogadać z innymi ludźmi, poznać się zbić pionę, czy właśnie później może z kimś się tak polubisz, że pójdziecie sobie gdzieś indziej na jakiś fotospacer i tak dalej, prywatnie. E, czy właśnie możesz sobie potestować obiektyw, który. Do którego może faktycznie nie masz dostępu na co dzień, więc no, faktycznie koszt takiego udziału nie jest jakiś, nie jest jakiś duży. No, jest jednym z czynnikiem takich, który cię popycha, żeby, nie wiem, wyjść, wiesz, przejść przez jakąś strefę mm -hmm. komfortu, a przy takiej grupie jesteś w stanie na pewno bardziej się uwolnić, wiesz, tak, tą, tą blokadę, czy nawet strita porobić innym ludziom. No, możesz spróbować, ktoś ci podpowie, żebyś poszedł, się zapytał o pozwolenie na publikację, czy jakieś takie rzeczy już możesz próbować albo się dowiedzieć, że musisz takie rzeczy robić, jeśli chcesz publikować, wiesz, osoby ze streetu. No, dużo rzeczy mogłeś nie wiedzieć, no, generalnie taki powiedzmy, jakaś kolebka tam wiedzy mogła wpaść. Ktoś się podpytało ustawienia, więc myślę, że spoko. Przy okazji Akurat tego spaceru testowałem plecak, bo zamówiłem sobie PGI Tech taki codzienny 20-litrowy one-go air. Chyba zależało mi właśnie przede wszystkim na wadze, bo to jest dosyć istotne, myślę, w takim codziennym użytkowaniu. Miałem podejście drugi raz do torby innej, mniejszej, trochę lepiej wykonanej, z jakiejś bardziej komfortowej. No i to jednak chyba zmieniłem obrót. Torby nie są dla mnie, tak mi się wydaje. Z jakiegoś powodu, no bo jak jedna mnie męczyła, może tam wiesz, szelki, wiesz, jakieś organizacyjne rzeczy, jakieś tak użytkowo ogólnie, druga przyszła du drugo dużo lepsza, użytkowo, to, to mi się podobało, ale dalej te takie, wiesz, e organizacyjne rzeczy mi nie podchodziły, bo ja lubię na przykład sobie przypiąć aparat jeden tu po prostu, a drugi nosić przy pasku na dole. No i z torbą mhm. robi się problem, gdy chcesz sobie przypiąć tu na tym pasku od torby. tak. Jest nie ten kąt, to ci się to zsuwa, nie jest to jakoś tak bezpieczne. Skazam znaczy, się. Skazam niebezpieczne, się. Niebezpieczne, tak, tak, tylko tak. w sensie stałe. Nigdy nie potrafię. Nie jest to, naj, naj, nie jest to najwygodniejsza, najwygodniejsza rzecz, w sensie jak sam porównuję właśnie, bo też czasami tak sobie używam tego, to zdecydowanie na plecaku jest to dużo, dużo wygodniejsze. Aczkolwiek ja ani tak, ani tak nie lubię właśnie przypinać aparatu i tak naprawdę w większości czasu mam go w ręce, jak już faktycznie coś robię, co może faktycznie nie jest jakoś super, bo to jest w sensie cięższe, wtedy się robi, jakby, wiadomo, ale jakoś dla mnie to, je, to tak jest wygodniej. No, jakby, to, to już właśnie tak każdy ma jakieś tam swoje preferencje i jakoś tam sam sobie tego użytkuje. Ja jestem bardziej mm, użytkownikiem torby, głównie z tego korzystam, nie? Tak jak faktycznie mam jakiś taki większy wyjazd, no to biorę sobie plecak, ale, ale głównie korzystam z torby i są pewne minusy, faktycznie, tak jak mówisz też jest tak, że jak masz te, w tej torbie więcej rzeczy no to obciążasz tylko jedno ramię i tak dalej no są pewne bolączki po prostu po prostu torby, ale nadal ja wybieram to, chociaż rozważam pewną wymianę plecaka, ale to to jakiś tam temat, temat na przyszłość No bo to też mocno powiedziałbym zależy jak użytkujesz, jak jeden aparat zabieram, no to torba może być, bo go też faktycznie non stop w ręku trzymam, ale jak sobie obrałem to co ostatnio rozmawialiśmy, że bardzo mi się podoba ten workflow na dwa, na zasadzie, że wiesz, masz na drugim cias ciaśniejszą perspektywę, a na tym masz szerszą, albo na jednym nagrywasz tylko slow motion, a na drugim nagrywasz, wiesz, jakiś taki podział jest, że tylko się przerzucasz uh -huh. pomiędzy jednym a uh -huh. drugim, no to, no to torba nie jest tym czymś, co będzie ci, znaczy w moim wypadku dzia działało zwyczajnie, na takie szybkie podmianki, nie? Mhm. Więc wtedy te przypinanie dużo lepiej działa i niestety albo stety na formie plecakowej. No i tu muszę śmiało powiedzieć, że jako, że plecak był w ciężkich warunkach pogodowych używany w sensie temperatury, a to, że się człowiek, wiesz, chodzi, poci i po prostu w automacie się z ciebie leje, to bym powiedział, że mhm. nie byłem zgrzany jakoś na, specjalnie na plecach, a miałem tu do, do tego obawę, bo tu jest zastosowana jakaś inna ta technologia tych podziałów meszek, wiesz, gąbek oddychających, nieoddychających. No i jak, tak bym powiedział, że całkiem spoko. No i tu jest taki fun fakt jeszcze, bym dorzucił, bo zrobiłem oczywiście sobie taką rolkę unboxingowo, jak to dalej nazwać, no i tam ktoś podrzucił, że jak weźmiesz Peak Design'a, to nigdy nie będziesz chciał wrócić do Peak Design'a, oznaczył Peak Design'a, no i tam się rozmowa potoczyła, więc chcą coś z Przesłać, żeby sprawdzić. Ja jestem bardzo chętny to sprawdzić, aczkolwiek tu trzeba sięgnąć mocno pamięcią wstecz. Ja miałem peak designa. I to właściwie mhm. V2, tylko jeśli dobrze pamiętam, 30-litrową. No nawet jakbym przerzucił się na 20, 20, tak, 20 litrów, to te plecaki mhm. są ciężkie. Bo one z przegrodami 20-litrowy Peak design, ten everyday V2, przekracza 2 kilo. Po prostu. Tylko właśnie to jest chyba w ogóle specyfika plecaków fotograficznych, że one gdzieś tak właśnie w większości oscylują w tych rejestrach, nie? dwóch Ponad dwóch kilo, nie? No to powiem Ci między tym Wango chińskim od PGI Tech, a właśnie Peak Designem, to jest 600 gramów różnicy To już jest od... może być odczuwalne. Może być odczuwalne, szczególnie jeśli, jeśli coś wrzucisz do plecaka, chyba że jest dobrze roz... Ja już nie pamiętam, czy tam akurat jest dobrze rozwiązane, te wygodne są szelki, powiedzmy, że szelki paski, mhm. ale ja tam miałem jeszcze jeden zarzut do Peak Designa, że tam... Organizacyjnie masz tylko dostęp do całości z, po obu bokach. Nie możesz otworzyć całości z przodu czy z tyłu. Tylko te boczne mhm. rzeczy odsuwasz i masz z lewej w prawej tam wrzucasz, ewentualnie tylko górę otwierasz, więc masz tylko dostęp taki, no mniej, mniej swobodny. To, to bym tu postawił. Jednak, taka jakaś część, która się otwiera, wiesz, nie tylko że z boku, na, z boków będziesz dokładał, ale masz możliwość sobie, wiesz, otworzyć i spojrzeć i poukładać to tak z góry, to, to też jest chyba taki jeden z czynników, który jestem za. Mhm. Kupuję, bo fajnie to jest rozwiązane w low pro, nie? w sensie, że tam faktycznie też właśnie i od góry i od boków, ale też jak ściągniesz plecak, to cały otwierasz i masz ten, ten widok jakby z góry i to jest w ogóle też fajne, w tym sensie, że no, też jest mniejsza możliwość, że ktoś ci te, ten aparat czy sprzęty ukradnie, nie? z samego takiego plecaka, jak masz to na plecach, to nikt ci tego teoretycznie nie powinien wyjąć, raczej to albo poczujesz, albo przynajmniej jak coś ci ukrano, to jest jakaś tam jedna rzecz, a nie wszystkie. Nie? W sensie, jak się boisz już kradziesz jakąś, to masz w tych plecakach przecież te, już takie te zaczepki antykradzieżowe. Możesz jakiś karabinczyk, mm -hmm. czy nawet kłódeczkę małą zarzucić, które spowodują, że na pewno wtedy poczujesz, jeśli ktoś będzie się, wiesz, do, dobierał do tego wszystkiego zwyczajnie. No i jeśli chodzi o PGI Tech'a, tego którego sobie tutaj... Z... Wybrałem, to jedyny zarzut na ten moment jest taki, że organizacyjnie, jeśli chodzi o tą górną powierzchnię, którą otwierasz, tam brakuje mi przynajmniej jednej, może jakichś dwóch dodatkowych takich kieszonek podręcznych na jakieś wiesz, rzeczy. Bo w praktyce, jak otwierasz tą górną część, to masz tą ten pojemność, którą tam sobie ustaliłeś przez przegrody, czyli taki nie wiem, bagaż na ubranie, i masz tylko jedną taką siateczkę z przodu przy tym mechanizmie. I tam możesz coś wrzucić, okay. więc ja bym jeszcze coś widział tam, po prostu jakiejś z drugiej strony jakąś siateczkę, nie wiem, na telefony czy coś. A tak, no powiedzmy, że do tego mógłbym się doczepić, tak w praktyce. Okay. No to wiesz, to zawsze coś jest. Co wydaje mi się, że taki produkt idealny nie istnieje. W sensie zawsze coś ci tam będzie zgrzy zgrzytać, nie pasować, ale jakby w tej głównej mierze spełnia swoje zadanie, rozumie mi, i ci się podoba. Ja z chęcią bym przytulił ten plecak od Wondryd. Jestem super fanem, jakby tych rzeczy, które oni produkują, i ta waga w sumie by mi aż tak bardzo nie przeszkadzała. No, nie? Tam jest inny zarzut, który ja bym im postawił. No tak, tam faktycznie, jeżeli chodzi o, o, o cenę i o tą taką rozdzielczość, dzielność pomiędzy, w sensie tam kupujesz dwie wersje plecaka, albo tą taką taką everyday, albo tą taką fotograficzną, w której dostajesz tego kuba do środka, no i oczywiście za to musisz sobie dopłacić, no i wtedy, wtedy cena tego plecaka robi się znacznie większa, więc no, wiesz, jakby z biznesowego punktu widzenia fajnie sobie to rozkminili, ale dla takiego, dla konsumenta, no to to już nie jest fajne, nie? W sensie, że... No Wolałbym, żeby to było troszeczkę inaczej zrobione. Aczkolwiek, no wciąż mi się te plecaki podobają, i, i, i jeżeli ja sam mam torby od nich, więc te torby są fajne jakościowo, fajny mają design i jestem z nich bardzo zadowolony, nie? Ja też od nich mam na przykład e, nerkę, taką trochę większą. Ja nie pamiętam, czy to jest trójka, dwójka, jakoś tak, litrażowo. Ogólnie też mi się fizycznie, tak po zdjęciach podoba ten plecak, no ale jak weźmiesz te finanse pod uwagę, to porównując ten plecak a tamten, to jest nawet więcej niż dwa razy różnica, bo za ten. 599 mm -hmm. zł. Wandr na ten moment z tym cubem chyba prawie półtora tysiąca kosztuje. A to, to czasami jest tak, że nie zawsze to, co się opłaca, chcesz mieć, nie? Czasami coś się nie opłaca, ale i tak chcesz to kupić. Pomimo tego, że jakby racjonalnie wiesz, że wiesz, jesteś w stanie znaleźć coś tańszego, nie? Ale no to ci się bardziej podoba. Więc czasami tutaj się w tym, w tym wypadku ta racjonalność nie zawsze ma miejsce, nie? Nie zawsze patrzysz na, na to ostateczny... No, nie, nie zawsze patrzysz na cenę, nie? Nie zawsze ona jest tutaj wyznacznikiem. W zasadzie cena była wyznacznikiem, bo tak jak się rozglądasz po tych pycach, tak, ale to jest straszna rozbieżność, cenowa, bo najbardziej mi się podobał, zaskoczyć cię pewnie albo i nie, makinona mhm. everyday pod kątem organizacyjnym tych cube'ów, które tam możesz sobie poprzekładać, no ale jeśli weźmiesz sobie, skompletujesz tam zestaw, ma kilka żeby i przegród, żeby sobie to jakoś tam dopasować, no to jesteś w okolicach już dwóch tysięcy złotych po prostu. Tylko to jest, to jest tak samo jak wiesz, z zegarkami, nie? W sensie możesz sobie kupić zegarek za 50 zł, ale może za 5 tysięcy, nie? I to jest kwestia tego, jakby ten i ten mierzy czas. No, więc jakby, no właśnie to jest to, nie? Że, że, że to każdy, jakby tutaj różne czynniki grają rolę. Rolę mi się właśnie podoba ten design od, od Wondred i wygląda to naprawdę super, i jakby za to byłbym w stanie dopłacić po prostu, nie? Że po prostu wolałbym sobie dłużej pozbierać kasę i, i, i wydać na to. No ale to mówię, tu każdy jakby wedle preferencji nie, nikogo tutaj do niczego ani nie ma ani, ani żadna reklama tutaj Wondryda i nic z tych rzeczy. Nie? No i w sumie teraz ja mocno dzisiaj wstępnie jak przeciągnę. Dorzucę <laughs> rzecz, która wydarzyła się albo zmonitorowałem teraz po, po tych suchych dniach i przyszły deszcze. No to historia komina część trzecia. Można chyba powiedzieć, to już będzie część trzecia. Pierwsza, druga. No możliwe, że to już jest trzecia. Ja już skupiłem ilość tych, to już nie wiem, czy może to już nawet drugi sezon się zaczyna. <laughs> Ale opowiadaj, no. no? Przyszedł czas zmonitorować pewne rzeczy, jednak występuje jakiś przeciek na nim. To takim moim teraz rzeczą, którą ja jestem w stanie zrobić szybko i sprawdzić, że coś, to kupiłem takie e, mat Taśmy dekarskie, butamiczne, tam takie specyficzne, które faktycznie naklejasz, i to, to trochę przypomina taką papę z takim mazidłem. Wiesz, taki gotowy produkt. Z jednej strony masz folię i to się niby przykleja, i faktycznie to, jak tam położyłem i próbowałeś to oderwać po rozwałkowaniu, no to nie schodziło łatwo. Wręcz wiesz, yy, ciężko było. Więc wdrapałem się tam, kupiłem sobie tym razem długą linę 30-metrową, żeby przerzucić przez chałupę, i już wchodzić na górę z zabezpieczeniem na zasadzie, bo teraz wiesz, jak kupiłem tę ten, ten, taśmę i tam różne rzeczy, to teraz plecak już kilka kilo ważył, więc wchodzenie wypadałoby zaasekurować. No i liczyłem, że mi zajdzie chwilę. Tak dosłownie max pół godziny. No to się troszkę przeliczyłem albo wręcz nie doszacowałem czasu, bo zeszło mi myślę, że ponad dwie godziny. Okay. Jak tam wlazłem, to już powiedziałem, że nie schodzę, dopóki przynajmniej nie zrobię tych trzech rzeczy, które chciałem skorygować i teraz, jeśli coś będzie się działo, to nie wiem, to biorę siekierę, młot i burzę wszystko. <śm> Rozumiem. Znaczy, teoretycznie to jest taka rzecz, która już powinna tam wszystko zalepić. Znaczy, jest jeszcze jeden moment, bo ja tak dosyć bezpiecznie teraz, bo miałem tylko 10 metrów bieżących, żeby to sobie podziałać, więc to, co wykonałem, to tam powiedzmy, że połowę zużyłem. Kolejnym krokiem może być tak zwane owinięcie komina naokoło, już tą taśmą. Po prostu tak bierzesz i jedziesz jeszcze z ten. Mhm. Więc to jeszcze jest jeden krok. Czy to jest ten taki as w rękawie, który masz w razie czego? Że jakby to nie pomogło? To tak, ale powiem Ci, że obwijają. te dwie godziny na tym dachu na drugi dzień mocno fizycznie odczułem. Nie odciąłem, bo bym sobie musiał nogi odciąć na przykład. Ale tak, odczułem. No, taki mocno wycieńczający trening, bo to w różnych dziwnych pozycjach musisz nie dość, że stać, to się wychylać, bo z drugiej strony dachu jest za bardzo stromo, żeby na nim stać, po, zwyczajnie, więc e, musiałeś jeszcze akrobację robić. No to jednak mocno dostały w, e, mięśnie. Naprawdę mocno. Ja na drugiej godzinie, jeśli za długo trzymałem nogę w jakiejś dziwnej pozycji i próbowałem stanąć prosto, to już miałem, wiesz, takie, e, hmm. już nie miało. Ale ci trzęsły się. Już nie było siły. Już były wykończone mhm. te. No, więc było mocno tam przesadzone. No i tu mogę teraz już wycztykałem się oddać pałeczkę. To na szczęście ja jakoś tam dużo nie mam do opowiedzenia. W sumie u mnie to było tak. Praca, montaż, siłka i to wszystko, nie? W sensie w tak takich, w takich proporcjach. Mogę zaktualizować kącik zakupowy. Kupiłem... Mm, zamówiłem biurko. W sumie ja... Jakby dłuższego czasu chodziło za mną biurko ja mam dosyć biurko takie małe. W sensie on jest spoko, ale tu mam pewne bolączki, które mnie irytują. W sensie tam to biurko jest tak skonstruowane, że nie jestem w stanie do, do blatu niczego przykręcić. Na przykład. Jest dosyć małe, bo to jest 1,20 m na 60, więc ja już tam mam postawione i laptop, monitor, głośniki, więc tego miejsca na biurku zrobiło się na ten moment już bardzo, bardzo mało. Plus jeszcze jakieś dyski, coś tam, więc jakby bardzo szybko można się zagracić. I akurat jakoś tak sobie patrzyłem i, i była promka na, na biurko, to jest 160 na 80, to już jest naprawdę całkiem, całkiem spore. I, i dodatkowo jeszcze w sensie to elektryczne, że możesz sobie je podnosić obniżać. W teorii może całkiem, wiesz, nie będę jakoś z tego sporo korzystał, nie? Całkiem możliwe, że to będzie jakieś tam tylko parę, parę procent czasu, aczkolwiek wydaje mi się, że jak już chciałem sobie wymienić na lepsze, to już pomyślałem sobie, dobra, wymieniam już na takie, na jakie chcę, żeby później nie żałować i znowu za jakiś czas znowu nie chcieć wymieniać i tak dalej, a że faktycznie promocja była dosyć spora, bo tam w sumie jakieś 35% była obniżka na, na to biurko. Więc stwierdziłem, że dobra, to już, to już jadę po całości, zamawiam już z, z tą opcją podnoszenia, obniżania, bo całkiem możliwe, że będę z tego korzystał, chcę sobie wypróbować taką pracę po prostu na stojąco. Zobaczyć, jak to, jak to będzie funkcjonować, albo po prostu raz na jakiś czas sobie, od, wiesz, jakby wstać z fotela, podnieść sobie biurko i sobie tak na stojąco popracować. Nie? Żeby się jakby nie w jednej pozycji cały czas. Więc wydaje mi się to całkiem, całkiem spoko. Mam i przyjść w kolejnym tygodniu, także update yy, odnośnie informacji, jak to wszystko. Wszystko działa, zrobię w, w kolejnym epizodzie. No to jest jedna z takich rzeczy, wiesz, jak możesz sobie poprawić, to, to bardzo fajnie. Myślę, że najbardziej odczujesz tą głębokość, czyli te z 60 na 80, tak? Dobrze usłyszałem? Mm -hmm. To To ci mm -hmm. dużo roboty zrobi. Naprawdę te 20 cm w tą stronę będzie bardziej odczuwalne moim zdaniem niż to na, ze 120 na 60, nie. Mhm. No bo jednak głębokość ci zabiera sporo monitor, nie jesteś w stanie sobie ustawić, jak, jak chcesz, właśnie tam, wiesz, schować coś z tyłu, klawiatura ci zaczyna myszka przeszkadzać. No tu jest. Tak. Tak, tak. Dodatkowo, jeszcze też te odsłuchy, one też potrzebują w jakiejś takiej określonej odległości być. Mi tam właśnie tych 20 cm brakuje aktualnie, żeby ta odległość, powiedzmy, była idealna. No, bo jakby tak, jeszcze dużo czynników innych gra rolę, ale jeżeli faktycznie można zadbać jakiś tam aspekt, to, to faktycznie to, to już będzie takie idealne ustawienie, przynajmniej to odległościowe, nie? Od, od uszu, to, to też zawsze spoko. Więc jakby jest parę rzeczy, które faktycznie usprawnią y, mi tutaj sprawy, szczególnie, że gdzieś tam w przyszłości bym się rozglądał za tym mm, panelem mini od Black Blackmagica do, do kolorowania, więc to już kolejna rzecz, która faktycznie znowu ci zabierze miejsce, więc ja już bym tutaj faktycznie na tym biurku nawet kubka z kawą sobie nie postawił, a co dopiero mówić o jakiejś takiej pracy, więc no to to się gdzieś tam musiało wydarzyć. A że faktycznie pojawiła się okazja, pojawiła się promocja, no to od razu to szybko zgarnąłem i, i jest, nie? Znaczy jeszcze nie ma, ale jest w drodze. Czyli potrzebowałeś takiego czynnika decydującego. Zwyczajnie. Tak, no i tutaj akurat czynnikiem decydującym akurat w tym aspekcie była cena, nie? czyli faktycznie ta, ta promocja na to na to. Już właśnie nie miałem totalnie, w sensie nie myślałem o tym, żeby to, żeby to zmieniać, ale no tutaj faktycznie jak jest okazja i jest fundusz na to, no to, to warto skorzystać, nie? Po co później przepłacać. Jak najbardziej. No ergonomia jest istotna. Jeśli coś cię wkurza, to cię rozprasza w trakcie na 100%. To tak działa. Tak. Tak, tak. To co, będziemy spokojnie mogli przejść do kolejnego segmentu polecajkowego. Nie wiem, czy masz coś tutaj. Jak zapewne ze wstępu słyszałeś, jeszcze polecajkę wcisnąć to by było ciężko. Nie, nie mam polecajki w tym <grym> tygodniu. <grym> Okej, okay, rozumiem. No ja tutaj y, mam polecajkę troszkę nietypową. W sensie zacząłem sobie oglądać w ramach też takich te tam powiedzmy ćwiczeń sobie angielskiego, ze słuchu i tak dalej. A też jestem dosyć fanem gotowania, lubię to i, i jakoś tam się tym. To jest takie moje takie małe prywatne hobby i lubię sobie śledzić różne tam gdzieś rzeczy na Instagramie i tak dalej, nie? Samemu sobie eksperymentować gdzieś w kuchni, to nigdy nie oglądałem tej serii. To jest seria Antonego Bourdaina, czyli w sumie takiego jednego z najbardziej rozpoznawalnego podróżnika y, kulinarnego. I jest ta jego seria Parts Unknown, dostępna na YouTubie, tylko w języku angielskim, ale chyba są wszystkie odcinki, albo przynajmniej większość. Więc ja to sobie oglądam po angielsku właśnie z tego względu, że z jednej strony mogę sobie poćwiczyć angielski, z drugiej strony te odcinki nie trwały jakoś długo, mogę sobie gdzieś tam przy okazji, nie wiem, jedąc coś sobie obejrzeć. A trzy, że to jest taka fajna mieszanka podróżniczego kontentu, czyli on opowiada trochę o miejscach, w których jest i to czasami są takie dosyć nietypowe, czasami dosyć trudne miejsce. Bardzo mi się ostatnio podobał odcinek o Detroit, czyli takim mieście opuszczonym, nie? że tam jakby jest ten background tego, że to było miasto, które było jakby wysoce zaludnione, w którym było dużo fabryk motoryzacyjnych i tak dalej, że dużo osób tam, imigrantów, którzy przybywali do Ameryki, gdzieś do tego Detroit się udawali, aż w końcu jakby nastał ten kryzys na, na tym rynku Motoryzacyjnym, dużo osób z tego miasta wyje wyjechało i oni po prostu jeździli przez, po tym mieście. No po prostu właśnie ten Antony Bourdain powiedział, że, że to miasto mu się kojarzy z Czarnobylem, nie? że tam masz po prostu dużo opuszczonych domów i tak dalej. No i też to przeplatało się z różnym jedzeniem, które tam jedli. I to było takie jedzenie, które było typowo streetowe. Ludzie, którzy sprzedawali jedzenie na ulicy, po z ulicy. I też odwiedził taką restaurację gościa, który. No, prowadził taką restaurację fine diningową, czyli serwował już takie bardzo wysokiej klasy jedzenie i dużo osób mówiło, że w ogóle jest szalony, że w ogóle wrócił do Detroit, że jakby z takim skillem i tak dalej, że po co on otwiera jakby w takim miejscu taką restaurację. On właśnie mówił, że on stąd pochodzi i chciałby dać tą taką drugą, takie drugie życie temu miastu, nie? że chciałby być tą cegiełką, która to, to drugie życie temu miastu nada. I to jest właśnie fajne połączenie, w sensie, że z jednej strony masz to, jakby mówimy o jedzeniu, czyli coś, co wszyscy lubią, i tak dalej, czyli coś, co jest praktycznie każdego dnia, z czym się stykamy. A tutaj to, to jedzenie jest tylko takim pretekstem do opowiedzenia jakiejś takiej większej historii o człowieku, o tym miejscu, w którym to jedzenie się znajduje i tak dalej. Nie? Więc to, to, te, te dwie rzeczy się, dwie jakości się łączą. Szczególnie, że ten Antony Bourdain potrafił w bardzo fajny sposób opowiadać, miał też taki bardzo pieprzny język, więc tutaj wszystko się ze sobą, ze sobą zgadza. Nie? I to, to jakaś taka rzecz popkulturowa mi się wydaje dosyć ważna z takich programów, które które gdzieś tam się, wiesz, są pewne teksty kultury, które warto znać? Nie? Czy, czy filmy, czy seriale, i wydaje mi się, że ta seria właśnie Antonego Burdejna też jest jedną z rzeczy, które, które warto sobie gdzieś kiedyś obejrzeć. Nie? To tak jak Chef Stables, e, no jest to fajnie zrealizowane. Pomimo tego, że jakby ten ząb czasu widać już, nie? I, i te rzeczy, które tam są nagrane, no to no dzisiaj byś to zrobił właśnie ZVE10 dwójką, o którym rozmawialiśmy w, w tamtym epizodzie, zrobiłbyś po prostu lepiej jakościowo, nie? że to ten, ten obrazek by pewnie dużo lepiej wyglądał, więc to też jest takie ciekawe. No, zgadza się, bo to dopiero, dobrze zrozumiałem, zacząłeś. W sensie jesteś w trakcie. Tak, ja obejrzałem tam gdzieś jeden sezon i to też sobie oglądam, wiesz, takie... Są pewne regiony, które mnie w ogóle nie interesują, więc sobie daruję ten odcinek, bo, nie wiem, jakoś szkoda mi na to czasu, a są takie rzeczy, które mnie bardziej interesują. I ten właśnie odcinek o Detroit był super, super ciekawy. Rozumiem. Do zapisania na Tudy jest z pewnością. <laughs> tak, tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to, to pod wieloma względami może być ciekawe. Nie? Yy, no to myślę, że w tym momencie ja zazwyczaj, jeśli pamiętam, nie wiem, czy wytniemy, czy nie. Serdecznie zapraszam Was do pozostawienia subskrypcji, lajka, komentarza pod tym odcinkiem pod tym podcastem będziemy bardzo wdzięczni i będziemy widzieć, że idziemy w dobrym kierunku. Dokładnie, dokładnie. Ja też dołączam się do tych zachęceń i spokojnie będziemy mogli przejść do kolejnego segmentu, czyli do tego tematu albo w sumie tematów głównych, o których sobie dzisiaj pogadamy, trochę pogadamy sobie, wydaje mi się na luzie, nie będziemy tego tak rozczłonkowywać jak to mamy w zwyczaju, raczej bo też chyba już, to są takie rzeczy, w sensie powiedzmy, że premiera Pixeli nie jest czymś takim, co wymagałoby jakichś takich wielkich, nie wiem właśnie jakiegoś wielkiego omówienia, jeżeli chodzi o parametry i tak dalej, bo cały czas mamy to wrażenie, że to się powtarza, to nie? że było. my cały czas oglądamy to sam, tak, tą samą konferencję, tylko w ogóle z innym znaczkiem. nie nawet widziałem jakiś taki film gościa, który miał trzy telefony, w sensie to był iPhone, Samsung i Google i zasłonił w sensie tą górną część tych aparatów i w sumie jak widziałeś tą no, to nie byłbyś w stanie powiedzieć, który jest który z której firmy, nie? że to już jest, praktycznie wygląda tak samo, jeżeli chodzi o design, w dużej mierze wychodzi, wygląda dosyć podobnie, jeżeli chodzi o oprogramowanie, o funkcje, więc no te, te zmiany w tych telefonach też są coraz mniejsze z roku na rok. W przypadku Google to już w ogóle jest jakieś, można powiedzieć, Trochę żart. Znaczy tu jest trochę nie. W praktyce jest duża zmiana, bym powiedział, nie? Aczkolwiek tym żartem może być to, że to już wygląda w iPhone. Zwyczajnie, jeśli chodzi o bryłę. Mm -hmm. No bo ta wyspa mm -hmm. może się podobać podobać bądź nie, to już jest tam dosyć kwestia gustu. Moim tak, zdaniem... Tak, jej bardziej chodziło o tą zmianę hardware'ową niż to, yy, ze, ze strony designu. No to designowo bym powiedział, że wyspa mi się podoba. Zwyczajnie, że wiesz, okay. położysz ten telefon nawet w na czymś płaskim i on ci się nie będzie chybotał. Będzie stabilny, bo ta wyspa jest po prostu wydłużona pod tym kątem bardziej takim mm -hmm. użytkowym. Jak se kładziesz to, on ci się nie chybocze, nie lata na boki. iPhone wiadomo, jest z jednej strony w zasadzie Samsung chyba bardziej na tym cierpi, bo on ma taką bardzo prostą, tą, tą wyspę pionową. Więc to bym powiedział, że to jest plus pod tym kątem. A czy to jest jakaś. Duża zmiana, to bym powiedział, że to widzieliśmy, nie? To jest taki smaczek. Mm -hmm. Z takich rzeczy, które faktycznie wyróżnia te piksele, to czysty Android, tak? To może być takim plusem procesor niby nowy, no ale jednak stary, nie robi jakiegoś wrażenia. Chociaż nie wiem, czy zauważyłeś, mm -hmm. jest jedna różnica przy tym procesorze, bo jest dużo testów teraz powiązanych z AI, czyli jak bardzo AI wspiera i boostuje. I o dziwo, tak. Tu jest dużo lepiej niż w konkurencji pod kątem takiego znaczy, wiesz, czystego bo... syntetycznego testu związanego z AI. No bo właśnie ten procesor dostał, w sensie podkręcone to NPU, czyli to, to, tą część odpowiedzialną za wsparcie dla AI, czyli to, to najbardziej się na tym skupili. W sensie może doszli sami, sami do wniosku, że dobra, my podkręcimy ten procesor, ale co on zmieni? W sensie jakby tam przeglądanie internetu, te wszystkie te rzeczy, to wyjdzie na to samo. W sensie, wiesz, to, to nie będzie jakiejś wielkiej zmiany, ale faktycznie to zaprzeczenie. Potrzebowanie AI jest dużo większe i tutaj, właśnie w tym aspekcie, to, to podkręcili, no i też dołożyli ram, właśnie też ze względu na to, że to obciążenie AI jest spore. nie? I to fajnie wygląda. W sensie z, tych, z tego Gamini, które już tak w miarę sensownie urosło, jest. Chyba prześcignęło trochę asystenta Google pod, skąt, pod kątem umiejętności, ale chyba dalej bazuje na tym asystencie, bo tu jednak i. Nie, ja właśnie to jest, to jest trochę dziwnie zrobione, nie? Mm -hmm. Bo masz to Gemini i masz tego asystenta Google i one jakby działają na jednym telefonie. I są rzeczy, które Gemini na przykład nie potrafi zrobić, czyli na przykład, nie wiem, ustawienie timera. Już potrafi. To jest coś, czego nie pot tak, już potrafi. Tak, już potrafi? Bo on w pewnym momencie nie potrafił tych rzeczy takich, wiesz, przypomnienie, timer, coś ten. Ona ostatnio chyba wbiła mhm. jakaś aktualizacja i to nadrobiło, to nawet tam Markus Browni to pokazywał. Ale najlepsze jest to, że jak ustawiasz jakiś timer, to on jeszcze ci sugeruje, że to tam wiesz, możesz zrobić też w asystencie Google, Więc jeszcze nie połączyli tych dwóch instancji. Nie wiem, czy oni chcą to zmerżować. Właśnie. Mi się, mi się wydaje, że ta fuzja gdzieś musi nastąpić, no bo to jest trochę bez sensu, w sensie jest to takie trochę, mm, wydaje mi się, może powodować taką, yy, no, jakiś taką, no jakiś taki dyskomfort u użytkownika, w sensie, że jesteś trochę, trochę nie wiesz, z czego w sumie masz korzystać, czy ty masz korzystać z tego Gemini, czy ty masz korzystać z asystenta Google, nie? Jak ktoś jest przyzwyczajony do asystenta Google, no to w sensie, wiesz, to musisz odkrywać kolejną aplikację, więc wydaje mi się, że ta taka fuzja to, to jest coś pożądanego, w sensie zrobić jednego, albo nie nazywajmy tego Gemini, tylko niech to będzie asystent Google Ejaj. I jakby oparty na, tak, na tym Gemini, albo niech to będzie Gemini bez asystenta Google, nie? No bo teraz tego Gemini'a wywołujesz przez przycisk, ale bazowo, jeśli wciśniesz tam mikrofon na dole, na tym barze od Google'a, no to wyskakuje asystent Google i pytasz go wtedy. I tu już masz konflikt w samym interfejsie, bym powiedział wręcz. Tak. Tak, tak. Więc jak jesteś przyzwyczajony do korzystania z asystenta Google'a i wywo wywoływania go, to może nie tak chętnie będziesz sięgał po to Gemini, albo będziesz musiał sobie jakiś nowy nawyk wypracować. Więc tutaj będą, te dwa wilki będą się ze sobą e, y, gryźć i będą ze sobą walczyć. Nie? Jak wiemy, no, te, te przyzwyczajenia użytkownika, czy te takie nawyki, które ma wypracowane, warto wydaje mi się z nich korzystać, nie? No tak. I w zasadzie to Tyle, bo tak jakoś ja, ja się nie zgłębiałem, jeśli chodzi o to. Bardzo zwróciłem na to uwagę, faktycznie czy ta moc obliczeniowa będzie jakoś się przekładać teraz czy później na tego na performance samego AI to w zasadzie czas może pokazać bardzo mi się mm -hmm. tu spodobał zabieg który zrobili z wersją Pro i XL w zasadzie mm -hmm. dostajesz to samo jak chcesz większy telefon to trochę dopłacasz do XL-a i nic poza tym nie ma tu rozróżnień wiesz poza fizycznymi gabarytami to czy tam w ogóle jeżeli chodzi nawet wersja taka podstawowa i Pro ona się tak trochę niewiele, w sensie, no, trochę niewiele się Różnie między sobą. Tam dopłacasz trochę i dostajesz trochę więcej rzeczy, typu właśnie teleobiektyw, trochę jaśniejszy ekran, trochę większą baterię, etc. To są takie drobne właśnie zmiany, za które po prostu jak chcesz, no to dopłacasz, nie? Ale jakby nie wpływa to jakoś tak bardzo znacząco na tą moc tego telefonu, nie? No tam faktycznie trochę więcej RAMu dostajesz, ale procesor jest ten sam. Nie podobno. Przynajmniej na papierze, tak to wygląda. I to cenowo się fajnie też przekłada. Tak jak patrzyłem na ceny, to nie jest. Jakoś tak zaspecjalnie wygórowane, poza faktem, że u nas w Polsce jest. Mhm. A właśnie to jest w ogóle rzecz, Którą ja bym chciał tutaj poruszyć, bo ja sobie to prześledziłem, bo dużo osób mówi, czemu w Polsce jest tak drogo, i tak dalej. Na to wpływa kilka czynników. Jak sobie popat bo ja popatrzyłem sobie na ceny i we Francji, i w Niemczech, w Czechach, żeby też zobaczyć, jak to wygląda w kraju z inną walutą, ale też o, zbliżonym, powiedzmy, o zbliżonej gospodarce do naszej, no to jak sobie popatrzymy na przykład na Niemcy, no to podatek dochodowy w sensie ten VAT w Niemczech wynosi 19%. W Polsce jest 23% we Francji jest 20%, w Polsce jest 23%, w Czechach jest 21 w w Polsce jest 23. Więc sam, to, sam ten fakt, właśnie tego podatku, który musisz zapłacić, no to jest 4%. Więc te 4% już ci trochę podbija tą kwotę tego telefonu, to jest jedna sprawa. To jest trochę też dziwne, eee. bo mm, ten podatek odczujesz ty, jako finalny konsument, bo ten podatek, czyli VAT przede wszystkim, jeśli tu jest obrót, no mhm. to firma w zasadzie puści to ten. No. Tam w firmie jest po prostu od. Tak, ona, ona jakoś nie zarabia, ona nie zarabia na tym, poda w sensie na tym podatku, to jest podatek, który ty płacisz dla państwa, nie? Więc no po prostu tak to wygląda, nie? Mamy wyższy VAT i dlatego płacimy więcej za niektóre produkty. Tak to, tak to wygląda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też porównywałem, jak to wygląda w Czechach. Oni mają 2% niższy podatek, ale nie wiem, czy to aż tak by tam zmieniło tą cenę, bo ja sobie tą cenę zaraz, yy, zaraz wam tu podam. Cena Pixela 9 Pro to jest kwota 4772 zł, jak się przeliczy z koron czeskich na, na złotówki. Więc brakowałoby nam jeszcze jakieś 200 zł, żeby. I teraz pytanie: tak, te 2%, to powiedzmy, nie wiem, jaka to jest kwota z tych 200 zł, która by się przyczyniła do, do, do różnicy w tej cenie. Nie wiem, czy to aż tyle by było. Dwa też mogą być to jakieś takie rzeczy typu dystrybucja, typu logistyka typu magazynowanie może być na przykład droższe w Polsce niż w Czechach. Nie? Jest kilka takich aspektów, które jakby nie bierze się pod uwagę, a które też jakby są tym czynnikiem, które wpływają jakby taki no jakby na tą cenę końcową, nie? Plus jakby stabilność złotego, stabilność korony czeskiej, etc., etc., nie? Więc tych, tych czynników, które wpływają tak naprawdę na tą ostateczną cenę tego produktu jest bardzo, bardzo dużo. Znaczy bardzo, bardzo dużo. Jest tych czynników, powiedzmy 5, 6, 8, 10, ale one w konsekwencji budują te cenę, Więc no tutaj jak sobie rozważymy to, no, no, to nie ma co się dziwić, że ten telefon wychodził u nas drożej, nie? No, zgadzam się. No to sumując to wszystko, mam inne pytanie. Dlaczego no? w polskim sklepie nie ma Folda od nowego? Ha, to jest pytanie i to jest. To ja tego nie jestem w stanie. W sensie na, nie mam pojęcia. Nie wiem, czemu tak jest. A szkoda, to bo wydaje mi się, że ze wszystkich tych Foldów, które ostatnio się pojawiły, to jest. Tak, to jest najfajniejszy Fold, jaki wyszedł. I super wygląda. To wgięcie tam w tym ekranie nie jest jakieś takie duże. Naprawdę bardzo, bardzo fajny telefon. To, to jest coś takiego, co, tak jak mówisz, z tych wszystkich foldów, które wyszły, to nie Jest cieniutki. Jest w zasadzie takim XL razy 3, bo jest jeden z przodu, w sumie tak. jest jeden z przodu i dwa, dwa wśród, was, w środku. Jak po otworzeniu, tak, tak, bardzo jasny ekran. No, tak jak wspomniałeś wcześniej, też tym dużym plusem czysty Android. No, bardzo, bardzo przyjemny telefon. To jest coś takiego, wokół czego warto byłoby się zakręcić. Tak, chociaż tu bym się przyczepił do wyspy. Ta wyspa, już mi porównując do zwykłych pikseli nierozkładanych, no to ta wyspa trochę inaczej już się tam prezentuje, bo ona została inaczej. Zrobiona jest bardziej kwadratowa i to już mi się mniej podoba, bo jest różnica po prostu. Tu są takie, tu jest inna i, i tak. Mm. I też chyba miałem zastrzeżenia co do samych zdjęć i w ogóle wideo z, z pikseli Nie wiem, że to jest coś takiego, co mnie osobiście nie do końca się podoba. To ja mam tu do, w kontekście wideo odwrotne zdanie. Mi się bardzo podoba to, co zobaczyłem w takich surowych materiałach, które ludzie pokazywali, jeśli chodzi o jakość i to, co dostarcza przede wszystkim główny obiektyw. Mhm. W kontekście ekspozycji, to, jak jest wyrównane, jasne, ciemne i tak dalej. Bardzo ładne. Podoba mi się po prostu zwyczajnie to, co zobaczyłem. Akceptuję, porównując, nawet bym powiedział, że to jest, to jest taki poziom trochę, trochę w inną stronę, oczywiście iPhone czy Samsung. Tak, jeśli chodzi o ten najważniejszy obiektyw, bo w teleobiektywach obiektywach to tam różnie to bywa, chociaż to przełączanie się między nimi też bardzo płynnie i bardzo ok wyglądało, z tego co patrzyłem. Ogólnie ja jestem na, na plus i jestem w stanie zaakceptować i używać. Byłbym w stanie. Do mnie, mnie się nie podobało pod tym względem, że to jest właśnie taki trochę, właśnie taki napompowany jest ten obrazek, Że on już jest taki, w sensie dla osoby, która jakby chce mieć wideo prosto z tego, no to prawdopodobnie na tym jej zależy. Ja osobiście właśnie nie lubię, jak coś już jest taki, wiesz, jakby zrobione tak, jak ma być ja już jakby nie do końca mam wpływ na to, co mógłbym z tym zrobić, to jest raz. Z dwa, że też widziałem, że on ma jakiś taki problem z cieniami pod tym względem, że i z ustawianiem ekspozycji, że on potrafi po prostu jakoś tak i raz jaśniej, raz ciemniej i to tak flikować gdzieś, gdzie jak nie jest zdecydowany, jeżeli chodzi o ekspozycję, nie? Na twarzy na przykład. No, tak już bym się nie zgłębiał. W zasadzie, bo tu patrzę pod, ta, pod takim kątem, że wiesz, nagrywasz, wrzucasz na social media, zostawiasz, idziesz dalej. Mhm. Bo jeśli miałbym głębiej przejść, no to totalnie nie jestem w stanie tego używać. Bo tak po powiedziałbym. Na ten moment chyba jest najbliżej. iPhone z aplikacją mhm. Black Magic i tam zrzuceniem sobie tego w odpowiedni lat i wygląd. Niestety dalej ubolewam, że Sony nie dało wersji pro filmowania, bo tryb automatyczny moim zdaniem nie wypada tutaj jakoś najlepiej. Bardzo też a propos tej dysproporcji potrafi z jasnych do ciemnych przejść, że te cienie są strasznie takie ciemne zwyczajnie. W ogóle musimy pogadać sobie o tej Xperii, no bo też to był jakiś taki, bo ty miałeś mieć go jako taki daily i chciałbym w sumie gdzieś tam nawet, nawet nie cały odcinek może, ale jakiś taki segment poświęcić na to, żeby troszeczkę sobie o tym, o tym eksperymencie porozmawiać i jak ci to w takiej wersji daily siadło, ale to wydaje mi się, że no to może nie na dzisiaj to, to będziemy gryźć. Co byśmy tutaj jeszcze mogli powiedzieć o tych pikselach? Ja zauważyłem, że tam może być problem z przegrzewaniem, bo na tych filmach, które były mm -hmm. pokazane i oglądałem, jeśli chodzi o kręcenie, to jak gościu przechodził na tryba na przykład w tryb high res, czyli tam 50 megapikselowe zdjęcia po tych nagrywanych filmach, to aparat powiedział, że jest za ciepły, żeby je zrobić, więc... Mm. Nie pozwolił mu? Czy w tryb bokę przechodził, czyli to sztuczne rozmycie też mu przerzucił na Full HD? I też tam była informacja, że telefon jest za ciepły, jakieś tam. Więc pytanie, mm -hmm. jak bardzo wpływa te przegrzanie przy filmowaniu, kiedy ci przestanie pozwalać nagrywać wiesz, w takich zwykłych warunkach? Zewnętrznych, już nie mówię studyjnych. Bo jeśli chodzi o tryb nocny, to zauważyłem, że totalnie sobie nie radzi. To już kompletne przeciwieństwo, bym powiedział, że to, co w nocy nagrał, to lepiej nie mówić o tym zwyczajnie, a w dzień jest spoko. W zasadzie z tych informacji, które sobie tutaj wypisałem, to największy jeszcze zarzut można dać do ładowania. Dokup, wiesz, to już mhm. jest klasyka gatunku, czyli dokup sobie lepszą ładowarkę dostarczymy ci, nie wiem, tam chyba jest 45 W. Ładowania mocy. Mm -hmm. A w standardzie, mm -hmm. jeśli nie masz nic lepszego, no to nie naładujesz jakoś za specjalnie szybko, co jest ciekawe pod kątem, że ostatnio, nie wiem. Która z tych firm wypuściła telefon, który tam chyba 300 przyjmuje, jest w kilka minut od zera do 100. Jakiś okay. taki turboszybki, wiesz, potwór. 120 czy powyżej 120 przy innych markach. Ja bym tam nawet jakoś super nie oczekiwał, w tym sensie, że to też jest jakiś taki, nie wiem, jakby te ogniwa też zostają w tyłek przy takim, szybkim, przy takim szybkim ładowaniu. Aczkolwiek, no to wiesz, z jednej strony tak samo wiesz, jakby już w opakowaniach samych nie dostajemy chociażby tyczki do, do gniazdka. Nie? No, bo wszystko ma być eko, i tak dalej, a z drugiej strony dostajesz kabel, z którego nie będziesz korzystał, bo i tak będziesz musiał sobie kupić drugi, nie? I gdzie tutaj jest faktycznie ta, ta ekologia, nie? Więc jak już faktycznie kupujesz, no to powinieneś dostać taki kabel, który ci umożliwi, właśnie, to szybkie ładowanie, i to by było faktycznie powiedzmy, że bardziej ekologiczne w jakimś tam teorii. No, ta ekologia jest tylko umowna, moim zdaniem. Tak, to jest taki greenwashing, nie? Jakby, to, nie wiem, czy ktoś jeszcze na to <grafię> nabiera, nie? Ale, ale no faktycznie tutaj ta, ta, ta lekka hipokryzja, czy tam nawet wielka, wychodzi. O czym byśmy tutaj chcieli jeszcze pogadać, jeżeli chodzi o te. Chcesz pogadać o zegarku, czy, czy, czy nie, o ja, obacach ja tutaj? Ja się przygotowałem Absolut... tylko na piksele, tak szczerze mówiąc. Same te piksele no okay. takie ja, 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 ja też, bo w sumie tak jakby te, te dodatkowe nie zrobiły na mnie jakiegoś takiego wielkiego Wrażenia. Wydaje mi się, że też to takie wszystko bardzo zbliżone, podobne. No, więc, więc, więc tak to wygląda. Całą tą premierę Pikseli, to, to też bym tak podsumował w ten sposób, tak jak ty to wspomniałeś, że ten Fold wy wypada tutaj najciekawiej. I dla mnie to jest właśnie to, że ta premiera jest o tyle ciekawa, że ten fold jest ciekawy. Mi się wydaje, że dla mnie też jest to ciekawe pod względem designu, bo wygląda jak iPhone, a wykończenie iPhone'a i to, jak teraz iPhone wygląda, zwyczajnie mi się fizycznie podoba. Pod tym względem piksele są na tak. Jak dla mnie z takiego punktu widzenia. Bo jeśli chodzi o technologię, to tu wydaje mi się, że nie poszło jakoś za specjalnie dobrze. To już było, a w zasadzie tu są tylko delikatne, wewnętrznie tam się niedużo zmieniło. O, w sumie zmienił się chyba czytnik, jeśli chodzi o linię. Tak. Tak, no i tak, tak, on jest ten teraz ultrasoniczny. Jest szybki, dokładny, bardzo yy, fajny. Szybki. Z minusem. Chociaż z tego co widziałem, to w Samsungu działa to tyle, że przy wygaszonym ekranie możesz po prostu. No on jest go zawsze go tam, jest ten nie? hotspot. Aha, to... to o tym chciałem też wspomnieć. Tam w Samsungu jest ten hotspot mm. w zasadzie non-stop aktywny, a w pixelu, jak nie masz włączonego always on display, no to musisz mm -hmm. go wybudzić, żeby wiesz, żeby był, był mm -hmm. ten, ale jest. Diabelnie szybki, to, to, to w sumie. Tak, z tego co widziałem, to, to, to działa to super. To są takie, właśnie widzisz, no to są jakieś takie drobiazgi, nie? Czy cię to irytuje? Czy jesteś w stanie być ponad to i jakby wiesz? I wtedy wybierzesz sobie piksela, nie? To są naprawdę już bardzo, bardzo drobne różnice, więc no tutaj chyba nie ma co więcej o, na temat tych, tych sprzętów rozmawiać. No, można być czy czuć się pokrzywdzony właśnie z braku tego folda na polskim rynku. To faktycznie jest jakieś takie dziwne. I tam w ogóle było jakieś kilka dziwnych sytuacji na polskim rynku z polskimi twórcami i tak dalej. No i też właśnie do, duże zarzuty do tej ceny, no ale tutaj właśnie też wydaje mi się, że w jakim stopniu te ceny. Wyjaśniłem tę te, te, te różnicę cenową pomiędzy właśnie krajami różnymi i to nie jest o Polsce. Nie? W sensie to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj krajem trzeciego świata, dlatego nam dali taką cenę, a nie inną, tylko po prostu na to wpływają różne, różne czynniki. Nie? Więc to, to nie jest o nas. Czyli ja mam to, wrażenie, to, 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 to... że tu jeśli do telefonów już tak w praktyce za bardzo się nie przy, przypierdzielamy dosłownie, bo wygląd jest jakiś. Wszystko się powtarza z roku na rok, już tych zmian nie ma. No to przerzućmy się na pieniądze, tak? Na cenę. Zwyczajnie, że to jest taki czynnik, do którego łatwo się. Wiesz, no za dużo, za drogie, no po prostu. Wiesz, no z jednej strony faktycznie, no bo to ta cena, jeżeli chodzi o jakby wzrost cen tych telefonów, no to faktycznie on, ta, ta cena gdzieś tam wzrasta od, od lat. I to nawet zaznaczają czy amerykańscy twórcy, czy w ogóle anglojęzyczni twórcy, że ta cena po prostu jest, że te telefony są drogie. To tak jest, nie? Ale to nie tylko jakby dla nas, tylko... To też i na amerykańskim rynku, i tak dalej, i tak dalej, że po prostu te telefony są teraz aktualnie drogie, szczególnie te, 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 te flagowce. I to można lubić, nie lubić, tutaj jakby wiadomo, że, że do tego można się doczepić, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o polską cenę, no to tutaj wpływa dużo więcej czynników, i to nie jest tak, że Google nas nie lubi, nie? to nie, nie chodzi o nas. Nie? Zgadzam się, nie mam nic do dodania. Premiera mi się podobała, piksele mi się podobają. To jest moje podsumowanie. Nie jest okej. Okay. <gry> tak, działamy dalej i zobaczymy, jak to AI faktycznie będzie się rozwijać, bo wydaje się, że faktycznie producenci tutaj nie odpuszczą tego tematu i będą to, będą to piłować. Ja jestem bardziej myślę sobie o tym, jak to będzie wyglądało za 5-10 lat, kiedy to faktycznie ten asystent będzie, AI-owy będzie naprawdę potrafił dużo, nie? I wydaje mi się, że to może być takim super boostem dla takich jednoosobowych działalności, coś takiego. Co, co będzie potrafiło ci bardzo pomóc zarządzać właśnie taką jednoosobową firmą, nie? Bez konieczności wynajęcia sobie asystentki, czy i tak dalej, i tak dalej. Ale to jakby nie chce się na tym już specjalnie rozwodzić. Tutaj przejdziemy sobie do drugiej rzeczy. Bardziej też jakieś takie, wydaje mi się, chyba ciekawostki, czyli premiery od Sony, camcorderów, to już, czyli czegoś... To już jest taki dinozaur, no? mam wrażenie, że... Chyba już większość świata po prostu przeszła sprzęt, który w jakimś stopniu jest wymienny optycznie, jakoś tak bym powiedział. Tak, tak, totalnie. Że te camcordery gdzieś. Właśnie. Ja w ogóle chciałem zacząć od, takiego, od takiej ciekawostki, jakiegoś takiego lekkiego backgroundu tych tych camcorderów, no bo każdy te camcordery gdzieś kojarzę. nie? One miały jakoś tam lata swojej świetności, szczególnie jak sobie popatrzymy na ślubniaki, te takie stare, gdzieś tam na pewno dużo osób zaczynało w ogóle, które teraz działają w branży, od camcorderów, gdzieś miały, gdzieś ich rodzice mieli to w domu, nie? I oni się tym bawili, one były na kasety, na... później były na... z pamięcią flash i tak dalej i tak dalej. Też bardzo popularne były, wydaje mi się, w środowisku takim skate'owym, gdzie później gdzieś to tam się przerodziło, i w te w Red Bulle i tak dalej. Ja sam miałem kolegę, który właśnie te triki na deskorolce, czy na rolkach nagrywał, co później też miało gdzieś przełożenie, i na, na to, gdzie, w jaką stronę to poszło. Czy te teledyski później się kręciło tymi. Camcorderami, pierwsze gdzieś te hip hopowe, itd. i tak dalej. Stąd teraz na przykład jest to taki retro vibe, jeżeli chodzi o ten Fish Eye, bo jeden z takich pierwszych camcorderów, które jakby wyszły, i to był właśnie camcorder od Sony, który stał się takim camcorderem bardziej dostępnym dla takiego normalnego użytkownika, nie? Takiego gdzie, gdzie, gdzie mógł trafić pod strzechy i z którego też właśnie korzystali pierwsi skaterzy, bo on był dosyć mały. Nagrywało się te firmy na takie małe taśmy, później się to montowało i, i, i właśnie ten, ten, ten camcorder właśnie zyskał taką dużą, dużą popularność, bo wcześniej to było zarezerwowane gdzieś tam dla stacji telewizyjnych i tak dalej, nie? To, to, było, to było duże, to było niewygodne, a ten, ten, ten pierwszy taki właśnie minimalistyczny, minimalistyczny camcorder mogłeś właśnie zabrać ze sobą, już mogłeś coś w takiego bardziej pokręcić, więc to dało jakby ludziom strasznie dużo możliwości, nie? W końcu, że to, to trafiło właśnie tak, tak bardziej pod strzechy i też znaczy zrewolucjoniz zre nie zrewolucjonizowało, ale dało też taki boost dla branży filmów dla dorosłych. To też ten, ten camcorder był w, w branży filmów dla, dla dorosłych wykorzystywany. I to był właśnie camcorder od Sony. I tutaj wracamy do 2024 roku i dostajemy camcordery, które są totalnie zbustowane. nie? No też nie należą do najtańszych, bo to jest pułap 15-20 tysięcy zależy, który model. No i ja mam takie mieszane uczucie, że to jest bardzo już taki niszowy produkt z bardzo konkretnym przeznaczeniem i mam wrażenie, że to jest przede wszystkim do e, livestreamów taki produkt, jakby w pierwszej kolejności. No bo masz praktycznie wszystko, jakieś sensowne opakowanie, które zawiera to, co potrzebujesz Masz monitoring, masz łatwe wpięcie, masz przekazanie tego, duże zasilanie, bardzo duży zoom optyczny, mhm. zewnątrz na zewnątrz, więc do live streamów, czy nie studyjnych, czy zewnętrznych, jest to taki, taka, mam wrażenie, paczka ok, bardzo sensowna. W innym wypadku ciężko mi powiedzieć, gdzie takie narzędzie użyć, bo w tych pieniądzach. Poza tym takim nietypowym obiektywem z dwudziestokrotnym zoomem, mhm. no to bym powiedział, że nie wiem, nie wiem, czy to jest teraz produkt, który cieszy się jakąś popularnością. Właśnie, bo tutaj, jakby z jednej strony, kupujesz coś takiego i masz temat zamknięty. No masz, ale pamiętaj, że to jest jednocalówka jeśli chodzi o sensor. Na pewno tam są pewne ograniczenia. Rolling shutter widziałem, jest taki sensownie kontrolowany. No jeśli przychodzisz w slow motion, to dostajesz kropa, czyli jesteś jeszcze na mniejszym sensorze, tam, wiesz, odczycie. Dla mnie najbardziej tu są dwie rzeczy imponujące, czyli faktycznie ten dwudziestokrotny optyczny zoom, czyli z takiej mhm. chyba dwudziestki czwórki w przejrzeniu się zaczyna. Dokładnie. Razy tak, 20. Tak, tak. No jeśli do... Jesteś w stanie dojechać do 480. No tam nie? masz jeszcze razy 20, to z clear image zoomem, czyli razy 40 możesz zrobić, więc to jest imponujące, bym powiedział, że jesteś w stanie, mm. wiesz, tak szybko sobie przyzumować. No i w sumie wbudowane filtry ND, które tak. jakoś to tam tak. popracowali i automatycznie to bardzo dobrze kontroluje tą ekspozycję. Nie ma takich skoków, więc co poniekąd może to świadczyć, że może doświadczymy to niedługo i w sprzęcie, którym darzymy zainteresowanie zwyczajnie. Mm -hmm. Wiesz, z jednej strony po. po... Myśląc sobie o tym sprzęcie, na przykład, nie wiem, kręcąc dokument czy coś takiego, no to to się wydaje bardzo spoko. To jest taki, no właśnie, niszowy produkt, czyli telewizyjny, można bym powiedział. Nie wiem, czy weselniaki tak, jest takim w takim obskoczyć. Nie wiem, jak się radzi w. wiesz, w dzień spoko, ale w, w... drugą stronę. Tak, chociaż tam gdzieś widziałem porównania, jeżeli chodzi o S-Loga czy o Cinetown, no to wygląda, wydaje się to gdzieś tam zbliżone, bardzo podobnie, więc. Kurde, wiesz, no, ile on wychodzi na polskie? Będzie wychodził jakieś 12, no więcej, 14 tysięcy? Nie, no ten tańszy 15800 bo już jest cena na Sony y, normalna. Mhm. No i ten lepszy, chociaż nie patrzyłem, jakie są między nimi znaczące różnice, tam 20 kafli, okay. 20 tysięcy złotych, więc to okay. nie jest jakaś mała cena. Dostajesz wszystko to, co wiesz nie. w aparatach. Jest AI, jest ich procesor, jest kadrowanie, śledzenie, wiesz, yy, stabilizacja. Z, z, z drugiej pustki, z, drugi, z drugiej strony za, za, za kamerę musisz zapłacić więcej, za samą kamerę, jeszcze sobie doliczysz gdzieś tam obiektyw i tak dalej, no to się już robi więcej, a tu masz jakby w jednym, wiesz, wszystko, nie? Znaczy ja rozumiem to opakowanie, ja osobiście nie za często też nawet to widzisz, jak gdzieś przejeżdżasz, rzucasz yy, kątem oka, czy ktoś kręci, czy jakiś plan, czy coś, to się przewija totalnie inny sprzęt i mam wrażenie, że to jest taki po prostu mm -hmm. dinozaur, czy do studia, czy na jakiś wydarzenia czy spor na sportowe może się fajnie nadawać do hali, która jest w miarę sensownie oświetlona, no 20 razy zoom, no to jesteś w stanie blisko daleko fajnie to pokazać. No do takich transmisji telewizyjno jakiś myślę, że to jest całkiem spoko, ale czy faktycznie teraz to jest widoczne na nawet takich wydarzeniach to nie powiedziałbym. Totalnie totalnie nie, dlatego wydaje mi się to super ciekawe, nie? że to jest w ogóle jakiś taki ciekawy Strzał, jakaś taka ciekawa propozycja, że właśnie po tylu latach powrót do tego, żeby zboostować camcorder, no bo on dostaje takiego naprawdę solidnego boosta, On jest takim odpicowanym, odświeżoną rzeczą, nie? Ja jeszcze tam jeden zauważyłem problem, bo bardzo często takie camcordery no. chciałbyś sobie zbudować jako taki shoulder rig. No to ekran jest w odpowiednim momencie, w miejscu, spoko. Ale jakbyś chciał używać wizjera, to on jest jakoś tak dziwnie, strasznie z tyłu umieszczony. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tam praktycznie na, na mhm. końcu i, i tu się trochę gryzie. Bo on też powinien być wtedy, wiesz, jak tu trzymasz całość, w tej pozycji takiej bardziej, nie wiem, naturalnej, żeby tam oko przyłożyć i wiesz, to jest stąd filmujesz zwyczajnie. No chyba, że stwierdzili, że wtedy używasz ekranu, nie? Wtedy patrzysz w ekran, a nie w yy, wizjer, nie? Ciekawostką jest tam fakt, że nie zastosowali tego menu, którego znamy. Tam jest jakieś inne, powiedziałbym, że trochę mhm. starsze, bardziej archaiczne, zastosowane. Nie wiem, czy tu akurat nie mieli mocy przerobowych, żeby zastosować nowe, czy po prostu nie chcieli. Ekran jest trochę większy, nie wiem, czy jaśniejszy i dokładniejszy. To mi ciężko było stwierdzić, bo tam jest chyba 3,5 cala łącznie. Nie zgłębiałem się w specyfikacje. Powiedzieli, że jest wystarczająco jasny, ale jeśli. Słońce przeszkadza, to jest taki nakładany fajnie ten osłona przeciw, słoneczna mm -hmm. fajnie rozkładająca, więc wtedy problem jest w teorii rozwiązany. No ja bym to traktował faktycznie, dobrze mówisz, jako taka mocna ciekawostka, niszowy produkt, który już chyba po prostu odchodzi do świata zapomnianego. No ja właśnie jestem ciekawy, jeżeli ktoś korzysta dzisiaj z camcordera, w ogóle właśnie przy jakichś projektach i tak dalej, to dajcie znać w komentarzach, bo jesteś, ja jestem już super ciekawy, czy to faktycznie jeszcze jest w użyciu, bo wydaje mi się właśnie, że tak jak wspomniałem na samym początku, wspominając o camcorderze, nie? że to wtedy było jakąś taką rewolucją, bo to właśnie było mniejsze, pozwoliło ludziom na kręcenie właśnie bardziej dynamicznych rzeczy i tak dalej, wiesz, no, no po prostu weszło pod strzechy, nie? Dało to, to jakiś taki boost kreatywności, ale później właśnie weszły małe aparaty i tak dalej, mając to tam 2010, no to już w ogóle, nie? W sensie mogłeś już kręcić aparatem filmy, więc po co ci był camcorder, nie? Jak tutaj już w aparacie miałeś taką, taką takie możliwości, a już dzisiaj to już w ogóle, nie? Bierzesz sobie A7S 3 i, i jedziesz. Więc to tutaj już masz mały zestaw. Więc kurczę, no dzisiaj camcorder, no, wydaje się dosyć dziwnym wyborem, specyficznym, ale może faktycznie jeszcze jakieś plany, może jakieś telewizje w ten sposób działają, czy jakieś jacyś dokumentaliści i tak dalej, czy są Jakieś takie plusy tego sprzętu, których, których my nie znamy, nie widzimy, bo może nie mieliśmy na tyle takiej styczności z tym sprzętem, ale to na pewno. To na pewno on się nie przewija. Nawet jak szukałem informacji o nich na YouTubie, po prostu, że coś oglądać, to tego dużego, dużo się nie pojawiło, bardzo mała ilość nawet po prostu komu udostępnili ten produkt. I on trochę też tak wyskoczył, taki Filips konopi, bym powiedział. Tak, to jest bardzo dziwny produkt na te czasy, nie? Dziwny produkt, może to taki przedsmak chcieli zrobić? Nie wiem, co szykują. Jeśli chodzi o sprzęty w praktyce, no z takich rumorsów, które podchodzą, no to są nas na pewno, który dzisiaj jest 25, no to w tym tygodniu G Master prawdopodobnie się pojawi, tak? Wszystkie przecieki o tym mówią. 85. GM2. Czy coś jeszcze z tym będzie? Jest duża szansa. Ja ogólnie, jeśli chodzi o te produkty, które w tym roku się pojawiły, one zaliczyły obsługę, nie wiem czy wiesz. Produkcyjną okay. przede wszystkim, z tego co mówią, bo na przykład ten obiektyw, czyli 16, 25, miał wyjść dużo wcześniej niż wyszedł, bo na początku. No były faktycznie takie przecieki. Oni tylko pokazali 2450, później te wszystkie inne produkty, czyli ten y, szerokokątny Zoom, czy E10 Mark 2, miało być dużo wcześniej. Okay. Więc tu jest szansa, że jeszcze coś może podgonią i coś pokażą produkcyjnie, może się już wyrobili bądź nie. Bo najbardziej chyba czekamy na flagowca, na jakiegoś się fiksa, i w tym roku bym się więcej już chyba nie spodziewał. Tak, tak, też mi się wydaje, że raczej w tym roku. No to może już... jeszcze obiektyw jakiś. To już by było na tyle. no i... I na przyszły rok się wtedy by zapowiadało też bardzo ciekawie, nie? Idąc tym tokiem i patrząc na, ty, na to tempo wypuszczania sprzętów od Sony, że na przyszły rok też może być interesująco, też może być coś fajnego, nie? No bo oni już w praktyce, jeśli tak spojrzysz na cały line-up, to już większość sprzętu zostało odświeżone do aktualnych mhm. standardów, które powiedzmy Sony ma, jest jakaś zalążka nowej technologii, i teraz pytanie, co wymiksują, gdzie dalej, nie? Tak, no tutaj zostaje właśnie, no nie wiem, R5, yy, 7S3 yy, A74, FX3,2, nie wiem, FX4, nie wiem, jaką to nazwą. Mhm. Mogliby nawet zrobić fxa 10 jakiegoś takiego, wiesz, jeszcze bardziej przykrojonego, takiego bardziej friendly dla nowych osób. Mhm. Entry level, mają rynkowo nawet tutaj du dużo pola do popisu, nie. Tak, tutaj jeszcze jest, jest co robić. No, aczkolwiek, właśnie wracając tak myślą do tych camcorderów, no, jest to naprawdę mm, bardzo ciekawy wybór, bardzo ciekawy kierunek. Ja bym tak nawet z ciekawości, jeżeli ktoś by miał ochotę, sobie po prostu na, przyjrzał się temu, zobaczył, jak to, jak to działa. Bo może faktycznie wyjść tak, że jak sobie policzycie wszystko to co wam potrzebne, to może wyjść tak, że ten camcorder wyjdzie taniej, a, a, a w zupełności pokryje wasze zapotrzebowania, nie? Ja jestem ciekaw w ogóle kto to obsługuje, jakby chciał, wiesz, gdzieś zobaczyć, pójść, czy, czy to jest traktowane jako kamera filmowa, czy jako właśnie teraz aparat, czy w którym to w segmencie produktów się klasyfikuje tak zwyczajnie, nie? Camcordery. Tak. Tak, tak. No to jest, to jest szalenie, szalenie ciekawy powrót, szalenie ciekawy temat, wydaje mi się też trochę, trochę nerdowy, ale no tutaj chcieliśmy też o to sobie zahaczyć, bo stwierdziliśmy, że też o pikselach jakoś tam specjalnie nie będziemy się rozwodzić, więc, więc sobie tutaj to podepniemy, bo też chcemy o tym trochę... Pogadać. Ale wydaje mi się, że chyba tutaj, no nie wiem, ja się wypstrykałem, nie mam tutaj nic za bardzo więcej do, do powiedzenia w tym temacie. Ja w tym też nie mam, ale mogę zachęcić Was ponownie. Zawsze, gdy masz to pytanie, mi przypomina się, że zachęcam Was bardzo serdecznie do pozostawienia subskrypcji, lajka, komentarza na naszym kanale podcastowym, na YouTubie, na Spotify. Też będzie fajnie, jeśli byście tam czasem zerknęli i zostali z nami na dłużej. Tak jest. Ja również podpisuję się ponownie pod tą zachętą, pod tą prośbą, przyłączam się, a my będziemy się z wami żegnać powoli, tylko jeszcze zostaje kwestia słowa na koniec. Ja bym tu zostawił piksel po prostu. O, fajne. Ty masz tutaj ten taki skill do wynajdywania tych yy, komentarzy na koniec. Więc, jeżeli dotrwaliście do końca, to zachęcamy do wpisywania słowa pixel, ale nie tylko. Możecie zostawić coś więcej oprócz pixela. A my się z Wami powoli żegnamy i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć. I do następnego.